Karolina Dobrowolska, witam Państwa ponownie i zapraszam na bardzo gorącą prognozę pogody. Dziś jeszcze na bardzo gorącą, bo upalnie, drodzy Państwo, będzie już od jutra. Musimy się przygotować na to, że do Polski napływa gorące powietrze, będzie bardzo dużo słońca, a więc przed nami bardzo, bardzo gorący i słoneczny weekend. A dziś jeszcze temperatura od 23 stopni na południu kraju, 25 w centrum, nawet do 28 w bardzo słonecznym Szczecinie. I dziś w całym kraju nie będziemy narzekać na to, że brakuje słońca. Właściwie bezchmurne niebo, czasem tylko jakieś niewielkie chmurki mogą się tworzyć, ale one będą chyba takim tylko wytchnieniem od tego żaru, który zaczyna się już lać z nieba, drodzy Państwa. Państwo, ciśnienie będzie stabilne, wiatr słaby, a więc już taki bardzo letni dzień, chciałoby się powiedzieć, ale chyba nie mogę tak powiedzieć, bo będzie bardzo gorącym dniem. Drodzy Państwo, ja już teraz zapraszam na kolejne prognozy pogody, a jutro w programie Kawa czy Herbata spotka się z Państwem Marzena Słupkowska, która już dzisiaj jedzie do Rewala, żeby jutro pokazać Państwu, jak pięknie jest nad morzem. Do zobaczenia.